Alla Hanza jest jedną z setek tysięcy osób, którym po wybuchu wojny udało się uciec z Ukrainy. W Polsce znalazła schronienie, a dzięki pomocy ludzi także mieszkanie. Ucieczka z Buczy nie była jednak prosta. Udało jej się to dopiero po kilku dniach. Do tej pory jest trudne do wspomnienia wszystko, co odbywało się za ten czas, ale na szczęście teraz jest już trochę lepiej, spokojniej. Niestety dzieci zostały aż do końca wojny w tej Bucie, tam na tym miejscu. Na szczęście wszyscy całe zdrowe na teraz, ale przychodzili do nich Ruscy, do domu. Mężczyzn oczywiście, że badali na wszystko, szukali, obszukiwali wszystkie domy, no i było straszne, co tam się działo. Równo rok temu nie tylko Ukraińcy obudzili się w innej rzeczywistości. Od rana zza wschodniej granicy napływały informacje o tym, że wojska rosyjskie zaatakowały niepodległy kraj. Nie włączałam telewizora, tylko obudziłam się, bo siostra moja dzwoniła w 5:30 i powiedziała, że zaczęła się u nas wojna, że wszystko jest bombardowane, że lotniska zbombardowane i oni nie będą mogli wyjechać tutaj do nas, tak jak planowaliśmy, że ona przyjedzie tutaj z dziećmi. W ciągu pierwszych tygodni wojny do Polski przyjeżdżały dziennie dziesiątki tysięcy uchodźców. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju jest ich ponad milion. Przyjeżdżali głównie pociągami, takim jak ten, który 28 lutego dotarł do małopolskiego Olkusza. Mamy dla wszystkich przyjeżdżających przygotowany ciepły posiłek, specjalnie przygotowane miejsce dla matek z dziećmi. W pełnej gotowości są wszystkie służby porządkowe, służby sanitarne i służby medyczne. Pomoc szła z każdej strony. W halach sportowych organizowano zbiórki żywności, odzieży i środków czystości. W przyjęcie uchodźców angażowały się instytucje, ale też mnóstwo osób prywatnych. Nasze społeczeństwo tu na Górnym Śląsku i w całej Polsce okazało się bardzo otwarte, nie jest takim społeczeństwem wsobnym, tylko właśnie bardzo otwartym, gotowym na przyjęcie tych naszych uchodźców z Ukrainy. Otwarły się domy zakonne, otwarły się mieszkania, seminarium duchowne, wszystkie instytucje kościelne się otwarły i było to dla nas coś naturalnego. Chociaż widoków jak te z katowickiego dworca już dawno nie ma, nie znaczy to, że Górny Śląsk o wojnie zapomniał. W rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę na Placu Wolności w Katowicach można oglądać wystawę kilkunastu sugestywnych zdjęć z Ukrainy. To jest 12 głównych zagadnień wojny, więc tam są i żołnierze, i cywile, i zbrodnie, i w ogóle no, taki opis, czym ta wojna jest, czym ona jest dla nas, uchodźcy, polska pomoc, no wszystko, co wydawało nam się najważniejsze, co można w tym zawrzeć. Są pokazani zwykli ludzie, pojawiają się oczywiście znane postacie, ale są przede wszystkim zwykli ludzie, którzy opowiadają. Krótkie wypowiedzi, zdjęcie, krótka wypowiedź człowieka, który to przeżył, który to widział. O wojnie przypominają też w Gliwicach. W piątek przed Urzędem Miejskim uczniowie rozwinęli prawie 40-metrową flagę w barwach Ukrainy. Do projektu przyłączyło się 93 artystów oraz młodzież z Koweńskiego Gimnazjum Artystycznego na Litwie. W związku z czym nadesłano 350 kwartałów o formacie 30x30 tkanin wykonanych przeróżnistymi technikami. Chociaż obywatele Ukrainy nie otrzymują już takiej pomocy jak w pierwszych tygodniach wojny, to nie znaczy, że nie potrzebują jej wcale. Cały czas pomaga m.in. Caritas Archidiecezji Katowickiej. Codziennie do punktu na katowickim dworcu PKP przychodzi około 100 osób z prośbą o pomoc. W samej Caritasie zarejestrowanych jest około 5 tysięcy osób, które otrzymują wsparcie. Potrzebują przede wszystkim tego doraźnego wsparcia na samym początku, które dajemy w punktach recepcyjnych i informacyjnych, ale też świadczymy tą długofalową pomoc związaną z prowadzeniem Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, gdzie oferujemy pomoc związaną na przykład z tłumaczeniem dokumentów na język polski, z języka ukraińskiego. Pomagamy szukać mieszkania. Taka pomoc jest bardzo ważna, ale trzeba patrzeć dalej. Przykładowo w Katowicach kilka dni temu otwarte zostało Centrum Integracji Spilno, w którym dzieci i młodzież z Ukrainy mogą wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. Bo chociaż nikt nie wie, jak długo potrwa wojna i jakim wynikiem się zakończy, to pewne jest, że część uchodźców zostanie u nas na stałe. Ważne jest, żeby czuli się w Polsce jak najlepiej.